Ten odcinek jest kontynuacją serii o polskich ziołach. Przechodzę zatem od razu do omawiania gatunków. Wstęp do całej serii mogą Państwo znaleźć w pierwszym jej odcinku. A zatem na początek krwawnik. Najpowszechniej występuje u nas w kraju krwawnik pospolity, Achillea millefolium. Należy do rodziny astrowatych. Jest to roślina odporna na braki wody, często zasiedlająca suche łąki, murawy, siedliska ruderalne lub nieużytki. Rzadko przekracza 70 cm wysokości, choć wyjątkowo może wyrastać nawet na metr. Ma sztywną i wyprostowaną łodygę oraz charakterystyczne baldachogrona, złożone z białych koszyczków kwiatostanowych. Liście tego gatunku są pierzaste, drobne, pokryte delikatnymi włoskami. Korzeń jest zdrewniały i wieloletni, zaś części nadziemne prawie zawsze jednoroczne. Wyjątkowo może zdarzać się, że krwawnik rosnący na przykład na suchych skałach może mieć zdrewniałą wieloletnią część łodygi, przez co przybiera formę krzewinki. Najważniejszym zastosowaniem tego zioła jest, zgodnie z nazwą, hamowanie krwotoków lub przyspieszenie gojenia się ran. Wykorzystuje się go zarówno w formie naparu, jak i okładów. W niewielkich ilościach suszony krwawnik jest też stosowany jako gorzka przyprawa. Na podstawie badań pochówków neandertalczyków wiadomo, że znali oni i stosowali to zioło, a prawdopodobnie było istotne również w neandertalskiej kulturze. Posiekane liście tej rośliny, zwłaszcza młode, są tradycyjnie podawane w Europie młodym kaczętom lub kurczętom. Co ciekawe, niektóre ptaki, m.in. jaskółki, wyścielają intencjonalnie swoje gniazda liśćmi krwawnika, co, jak udowodniły badania, zmniejsza ryzyko pojawienia się pasożytów w gnieździe. Roślina ta jest jadalna, jednak tylko w niewielkich ilościach. I tak jak to zazwyczaj bywa, najlepsze w tym celu są młode liście. Gatunek ten był też używany jako przyprawa do aromatyzowania piwa, zanim w tej roli upowszechnił się chmiel. Krwawnik pospolity jest też chętnie jedzony przez zwierzęta. Jego łacińska nazwa rodzajowa, Achillea, odnosi się do mitu utrwalonego przez Homera, wedle którego Achilles miał leczyć rannych wojowników spod Troi właśnie za pomocą tego zioła, które wcześniej ofiarował mu mityczny centaur Chiron. Nawiasem mówiąc, krwawnik był wykorzystywany w taki właśnie sposób na średniowiecznych polach bitew. Nazwa gatunkowa millefolium oznacza dosłownie tysiąc liści. Również w wielu innych językach europejskich roślina ta nazywana jest ziołem tysiąca liści lub podobnie. Naturalny zasięg tego gatunku jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno Europę i umiarkowaną część Azji, jak i Amerykę Północną. Oprócz krwawnika pospolitego mamy w Polsce jeszcze prawdopodobnie 7 lub 8 innych rodzimych gatunków z tego rodzaju. W większości są one bardzo podobne do najpospolitszego, Achillea millefolium, a przez to zazwyczaj nierozróżniane i stosowane na przykład leczniczo, tak samo jak krwawnik pospolity. Mają zresztą rzeczywiście bardzo podobną charakterystykę biochemiczną. Nieco odróżniają się wizualnie takie gatunki jak krwawnik kichawiec czy krwawnik szlachetny. Przede wszystkim przez to, iż mają znacznie większe, mówiąc potocznie, kwiaty, a właściwie koszyczki kwiatostanowe otoczone kwiatami języczkowymi. Zazwyczaj zresztą, nawet osoby stosujące krwawnik nie przyglądają się mu z bliska, poprzestając na tym, że ma po prostu drobne białe kwiatostany. Dlatego takie gatunki jak krwawnik kichawiec stwarzają ciekawą możliwość obserwacji typowego dla krwawnika kształtu kwiatostanu, ale w wielokrotnym powiększeniu. Przez to, nazwijmy to powiększenie, na pierwszy rzut oka można by było zupełnie nie posądzić tych taksonów o tak bliskie pokrewieństwo. A następnie glistnik jaskółcze ziele, Helidonium majus. Jest to jedyny gatunek należący do rodzaju glistnik. Nawiasem mówiąc, takie rodzaje, z jednym tylko reprezentantem, nazywa się rodzajami monotypowymi. Monotypowe mogą być też oczywiście rodziny, rzędy czy inne kategorie. Glistnik należy do rodziny makowatych. Przyglądając się z bliska jego kwiatom, można rzeczywiście zauważyć pewne podobieństwo do maku. Jego kwiaty są żółte, czteropłatkowe.
Jaskółcze ziele kwitnie długo, od maja aż do września. Liście są klapowane, z charakterystycznie zaoblonymi końcami. Łodyga jest silnie rozgałęziona. Cała roślina dorasta do 1 metra wysokości. Torebki nasienne nie przypominają makówek, a raczej podłużne strąki, o długości do 5 cm. Gatunek ten wchodzi w ciekawą symbiozę z mrówkami. Na jego nasionach znajdują się tak zwane elaiosomy, czyli inaczej mówiąc ciałka mrówcze, które stanowią cenne pożywienie tych owadów. Mrówki noszą takie nasiona na duże odległości, dzięki czemu glistnik może zasiedlać oddalone, nowe tereny. W nauce rozprzestrzenianie się roślin przez mrówki nazywa się myrmekochorią. Jaskółcze ziele występuje w całej niemal Europie, północnej Azji oraz na nielicznych stanowiskach w północnej Afryce. W Polsce jest to bardzo pospolity takson. Jako że lubi miejsca żyzne, o odsłoniętej glebie, dawniej często wyrastał na tak zwanych przychaciach, a więc w bezpośredniej bliskości ludzkich zabudowań. Współcześnie również często można go spotkać blisko domów, gdzie wyrasta na przykład przy ogrodzeniach, murach lub jako chwast przy ozdobnych krzewach. W naturze zasiedla głównie leśne prześwietlenia lub brzegi rzek. Najczęstszym zastosowaniem tej rośliny jest leczenie tak zwanych kurzajek. W wielu kulturach znane jest nakładanie na takie brodawki intensywnie pomarańczowego, mlecznego soku roślinnego, który znajduje się w liściach, łodydze czy w korzeniu rośliny. Co ciekawe, współczesne badania wydają się potwierdzać, że zawarte w glistniku alkaloidy hamują podział komórkowy wewnątrz brodawczaka, będącego zmianą wirusową. Ta właściwość jaskółczego ziela stwarza tym samym pewien potencjał w leczeniu nowotworów. W mniejszym stopniu glistnik był też stosowany wewnętrznie, choć w małych ilościach, gdyż cała roślina jest trująca dla człowieka. Omijają ją również roślinożerne zwierzęta. Jako że gatunek ten odstrasza też niektóre szkodniki upraw, jak na przykład mszyce, jest też stosowany w ogrodnictwie. Kolejnym na liście ziołem będzie ruta zwyczajna, ruta graveolens. Choć ta roślina jest od wielu stuleci bardzo mocno zakorzeniona w polskiej kulturze ludowej, to nie występuje ona u nas naturalnie. Ruta pochodzi z terenów śródziemnomorskich. Co ciekawe, do rodziny rutowatych, do której należy, zalicza się także wszystkie cytrusy, które mają zresztą dość podobne kwiaty. Należy do półkrzewów, a więc w pewnym uproszczeniu roślin, których prawie cała nadziemna część jest jednoroczna, zaś niewielka, zdrewniała część jest wieloletnia. Ruta osiąga około 1 metra wysokości. Jej kwiaty są żółte, posiadają 4 lub 5 płatków. Gatunek ten preferuje ubogie, suche i skaliste stanowiska. Często rośnie w maki śródziemnomorskiej. Roślina ta uprawiana jest w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, ze względu na jej bogatą tradycję ziołoleczniczą. Ruta była jednym z powszechnie stosowanych ziół już w starożytnym Imperium Rzymskim i od tego czasu ma ciągłą i bogatą tradycję użytkowania. Powszechnie stosowana była jako środek przeciwbólowy i rozkurczowy, zwłaszcza przy bólach menstruacyjnych. Ponadto często podawano ją przy problemach z trawieniem lub przy stanach zapalnych. Ruta była także wykorzystywana jako środek poronny, co bardzo często wiązało się z zagrożeniem życia, a nawet ze śmiercią kobiety, gdyż działania takie niosły ryzyko poważnego krwotoku. Gałązki tego zioła często myśliwi nosili ze sobą na polowania i podawano je w przypadku ukąszeń węży, gdyż uważano, że działa ona jak antidotum na jad żmii. Podobno Michał Anioł miał regularnie pić napary z ruty, gdyż, jak sądził, wzmacnia to jego umysł i poprawia ostrość widzenia. Ruta zwyczajna miała też bardzo ważne znaczenie symboliczne, przede wszystkim jako symbol dziewictwa i czystości, ale też staropanieństwa i samotności. W dawnej Polsce o starych pannach mówiono prześmiewczo, że sieją rutę. Panny nosiły wianki z tego zioła, gdyż uważano, że jej zapach jest silnym afrodyzjakiem i można w ten sposób rozkochać w sobie potencjalnego wybranka.
Ruta była też symbolem pokuty i przebaczenia. Dlatego wręczenie komuś wiązek tego gatunku było niekiedy uznawane jako symbol skruchy i prośby o pojednanie. W średniowieczu, ale też długo po nim, wierzono, że ta roślina może odpędzać złe moce. Zwłaszcza skuteczny miał być dym spalonego zioła. Tradycje takie były szczególnie rozwinięte w kulturze judaistycznej, gdzie uważano, że zioło to jest szczęśliwym amuletem, odpędzającym m.in. uroki. W polskiej kulturze do dziś jeszcze pojawia się z kolei przekonanie, że ruta odgania węże, które boją się jej zapachu i w tym celu sadzono ją przy domach. Faktem jest, że zwierzęta ogólnie nie lubią tej rośliny i prawie zawsze jej unikają, więc kto wie, może jest w tym ziarno prawdy. A następnie roślina nieco mniej rozpoznawalna i rzadziej stosowana, rodzaj Rhinanthus, o bardzo wymagającej polskiej nazwie. Szelężnik. W Polsce występują naturalnie cztery gatunki z tego rodzaju, z czego znaczenie dla człowieka miały szczególnie dwa. Szelężnik mniejszy, Rhinanthus minor, oraz szelężnik większy, Rhinanthus serotinus. Wszystkie szelężniki są roślinami półpasożytniczymi. Choć same przeprowadzają one fotosyntezę, to rozwinęły też mechanizm pasożytnictwa głównie na trawach. Rodzaj ten pojawił się już na kanale w odcinku o roślinach pasożytniczych. Szelężniki należą do rodziny zarazowatych. Wszystkie krajowe gatunki mają żółte kwiaty i charakterystyczne ząbkowane liście. Szelężnik mniejszy wyrasta na około 40 cm, zaś szelężnik większy może dorastać nawet do 80. Dojrzałe i wysuszone torebki nasienne tych roślin wydają szeleszczący dźwięk, skąd wzięła się ich polska nazwa rodzajowa. Oba gatunki mają dość podobną charakterystykę ziołoleczniczą. Były stosowane głównie przy problemach z układem oddechowym, m.in. przy przewlekłym kaszlu czy bezdechu. Zdarza się, że są na takie schorzenia stosowane również współcześnie. A następnie czosnek niedźwiedzi. Jest to roślina należąca do rodziny amarylkowatych. Gatunek ten występuje niemal w całej Europie, a także m.in. w rejonie Kaukazu. Jego łacińska nazwa, Allium ursinum, oznacza właściwie to samo co polska. Zresztą w większości europejskich języków nazwa gatunkowa tego zioła odnosi się do niedźwiedzi. Podobno bierze się to z dawnych obserwacji, wedle których przebudzone po śnie zimowym niedźwiedzie miałyby masowo pożywiać się tą rośliną. Jednak, co ciekawe, nie liśćmi, a wykopanymi spod ziemi cebulkami, czy może raczej ząbkami czosnku. Gatunek ten świetnie czuje się w starych i wilgotnych lasach liściastych. W naszym kraju odpowiadają mu m.in. buczyny karpackie czy przyrzeczne łęgi. Jego aromatyczne liście, za sprawą których jest dość dobrze znany w społeczeństwie, pojawiają się bardzo wczesną wiosną, tak aby rośliny zdążyły przeprowadzić jak najwięcej procesów życiowych przed pojawieniem się liści na drzewach i tym samym ograniczenia dostępu do światła. Za ich mocny zapach odpowiadają zawarte w roślinie związki siarki. Liście są lancetowate, ale mocno rozszerzone, o długości od kilku do nawet 40 cm długości. Kwitnie głównie w maju, choć niekiedy może się to znacznie przeciągać. Kwiaty są zgrupowane na niewielkich baldachach, mają biały kolor i są dość efektowne, zwłaszcza gdy czosnek rośnie całymi łanami, jak to ma często w zwyczaju. Kwiaty również mają silny czosnkowy aromat. Są zapylane przez pszczoły. Zazwyczaj, gdy liście na drzewach są już w pełni rozwinięte, czosnek wydaje kuliste owoce, w których dojrzewają czarne nasiona. Przeważnie lądują one bardzo blisko rośliny macierzystej, przez co stanowiska tej rośliny są często bardzo gęste. Ponadto, nasiona tego gatunku mogą być rozprzestrzeniane za sprawą hydrochorii, czyli przenoszone na nowe stanowiska przez wodę. Cebulki tej rośliny są podłużne, zazwyczaj mają długość 3-4 cm i grubość około 8-9 mm, choć niekiedy u bardzo dużych starych okazów mogą osiągać rozmiar zbliżony do palca wskazującego dorosłej osoby. Co ciekawe, czosnek niedźwiedzi jest rośliną żywicielską pewnego bardzo wyspecjalizowanego owada,
Petrewinia maculata, nazywanego bzykiem czosnkowym, który zarówno żeruje na tej roślinie, jak i jego larwy rozwijają się, jako szkodniki tego gatunku, wewnątrz cebulek. Najbardziej znaną funkcją czosnku niedźwiedziego jest oczywiście używanie świeżych liści do jedzenia, wykonywania tzw. pesto z czosnku niedźwiedziego czy innych past, a znacznie mniejsze znaczenie mają też podziemne cebulki, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach Europy. Oprócz tego, roślina ta ma też zastosowanie lecznicze. Przede wszystkim stosowana jest na poprawę odporności, jako środek przeciwbakteryjny lub tradycyjnie jako suplement diety zapobiegający szkorbutowi, m.in. wśród marynarzy. Bardzo podobnie zatem jak czosnek pospolity. Zresztą rzeczywiście są to taksony o bardzo zbliżonych właściwościach i oczywiście z tego samego rodzaju, choć czosnek pospolity ma swoją ojczyznę daleko na terenie Iranu. W Polsce czosnek niedźwiedzi jest objęty ochroną częściową, a jego zbieranie w lasach jest możliwe, ale tylko po uzyskaniu odpowiedniej zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A ponadto można to robić legalnie wyłącznie na terenie województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Nielegalne jest też pozyskiwanie cebulek tego gatunku. Oprócz czosnku niedźwiedziego, w naszej florze występuje jeszcze 8 innych, rodzimych gatunków z tego rodzaju. Wszystkie mają dość zbliżone właściwości fitochemiczne i potencjał kulinarny czy leczniczy. Jednak są to dużo rzadsze gatunki, więc niemalże nie są używane. Pewne tradycyjne zastosowanie ma też Allium victorialis. Przede wszystkim w pieninach czy w Bieszczadach, gdzie występuje naturalnie. Obecnie jest jednak pod ochroną. Wizualnie bardzo przypomina on czosnek niedźwiedzi, jednak jest nieco większy. Oba gatunki posiadają szerokie, lancetowate liście, co odróżnia je od większości krajowych taksonów, które mają długie i proste liście, przypominające źdźbła trawy, podobnie jak na przykład szczypiorek, który zresztą też botanicznie należy do tego rodzaju. A następnie dziewięcił bezłodygowy, Carlina acaulis. Występuje w Europie, przede wszystkim w górach środkowej i południowej części kontynentu. W Polsce najwięcej jest go również w górach, na południu kraju, choć zdarza się, że występuje również na niżu. Łacińska nazwa rodzajowa Carlina odnosi się do jednego z najsłynniejszych władców Europy, frankijskiego króla Karola Wielkiego. Według legendy miał on w cudowny sposób wynaleźć dziewięcił jako lekarstwo na dżumę, ratując w ten sposób dużą część europejskiej populacji przed śmiercią. Oczywiście legenda nie może odnosić się do tej najsłynniejszej, największej fali epidemii czarnej śmierci, która zdziesiątkowała populację Europy w XIV wieku, gdyż Karol żył kilka stuleci wcześniej. Nazwa gatunkowa acaulis oznacza podobnie jak po polsku pozbawiony łodygi. Dziewięcił należy do rodziny astrowatych. Jest wieloletnią byliną. Wytwarza bardzo mocny i długi korzeń palowy, mogący osiągać nawet 1 metr długości. Przez pierwsze 5 lub 6 lat, choć nie jest to wartość stała, jego nadziemna część rozwija się wyłącznie jako rozeta złożona z kłujących, mocno wyciętych liści. Po tym czasie roślina zaczyna kwitnienie, które będzie mogła przy korzystnych warunkach powtarzać co roku. Kwiaty są duże, w kolorze brudno-białym. Co ciekawe, zamykają się one w czasie deszczu, jak też na krótko przed rozpoczęciem opadów. Dlatego ta roślina była dawniej wykorzystywana jako krótkoterminowy, ale skuteczny prognostyk pogody. Kwiaty są, zgodnie z nazwą, zazwyczaj osadzone na zredukowanej, niemal nieobecnej łodydze, choć co ciekawe nie zawsze tak jest. Zdarza się, choć rzadko, że roślina ta wykształca długą, nawet na 40 cm łodygę. Dziewięcił lubi stanowiska bardzo nasłonecznione, często na skrajach lasów, wychodniach skalnych lub na górskich halach. W dawnym lecznictwie było to bardzo ważne zioło. Przypisywano mu szczególne i liczne moce, czego odbicie przetrwało w nazwie rodzajowej – dziewięć sił, a więc posiadający 9 różnych sił leczniczych lub witalnych. Cyfra 9 ma bardzo duże znaczenie symboliczne w wielu kulturach ludowych, jako liczba doskonała.
Jako surowiec zielarski stosowano przede wszystkim jego długi korzeń, z którego wykonywano odwar lub nalewkę. Uważano, że ma właściwości antybakteryjne, wzmacnia odporność, leczy różne typy infekcji oraz zwalcza gorączkę. Szczególnie istotny był dla kultury góralskiej, w tym powszechnie znanej w tym kontekście kultury podhalańskiej, gdzie roślina ta jest stałym motywem zdobniczym i nie tylko. Jest popularny też jako symbol szeroko pojętej flory alpejskiej, m.in. na banknotach lub znaczkach pocztowych. W mitologii germańskiej Dziewięcił był poświęcony najpotężniejszemu z bogów, Odynowi, który miał ofiarować go ludzkości. Dawniej kwiaty tego gatunku były często zbierane, suszone i wieszane w domach, niekiedy jako amulet, zaś w mniej odległych czasach jako ozdoba. Nadawał się do tego wyjątkowo dobrze, bo podczas suszenia nie stawał się on zwiędły i wyblakły, a zachowywał swój efektowny wygląd. Ponadto dziewięcił był też jedzony. Między innymi jego nierozwinięte kwiaty były nazywane przez alpejskich pasterzy chlebem myśliwych. Obecnie nie jest on już często pozyskiwany, ale mimo tego jest coraz rzadszy ze względu na zmiany w utrzymywaniu wysokogórskich hal i śródleśnych polan. W Polsce jest objęty obecnie ochroną gatunkową. Poza tym gatunkiem, do rodzaju dziewięcił należą w naszej florze jeszcze trzy inne taksony. Najbardziej podobny jest dziewięcił popłocholistny, Carlina acantifolia. Również roślina bezłodygowa i również wieloletnia bylina, dobrze czująca się w miejscach suchych i bardzo nasłonecznionych. Jej liście nie są tak mocno wycięte jak u dziewięcioła bezłodygowego. Zgodnie z nazwą gatunkową przypominają liście innego rodzaju z rodziny astrowatych, mianowicie popłochu. Dziewięcił popłocholistny to ekstremalnie rzadki takson w skali światowej. Występuje w Polsce tylko na kilku naturalnych stanowiskach, a poza tym jeszcze nielicznie tylko na Ukrainie. Jest bardzo poważnie narażone na wyginięcie i oczywiście objęty ochroną ścisłą. Dwa pozostałe gatunki to dziewięcił długolistny oraz dziewięcił pospolity. Oba są roślinami dwuletnimi i wykształcają one standardową, nazwijmy to, łodygę. Mają one pewne, choć niewielkie zastosowania lecznicze. Dziewięcił pospolity, podobne, choć znacznie mniej cenione niż u dziewięcioła bezłodygowego, zaś dziewięcił długolistny jest używany m.in. jako środek poprawiający wydajność mięśni i metabolizm człowieka. Kolejny na liście rodzaj należy do najbardziej popularnych w polskim ziołolecznictwie – szałwia z rodziny jasnotowatych. Choć w naszym kraju mamy naturalnie występujące cztery gatunki z tego rodzaju, to zdecydowanie dominuje w użyciu szałwia lekarska – Salvia officinalis, pochodząca z okolic basenu Morza Śródziemnego. W jej naturalnym środowisku jest to niewielki półkrzew, osiągający wysokość do 80 cm. Może występować na wapiennych, ubogich i suchych glebach. Również ta roślina często pojawia się w śródziemnomorskiej maki, a ponadto m.in. na skrajach lasów lub na nieużytkach. Dolne części pędów tego gatunku są zdrewniałe i wieloletnie. Kwitnie głównie w maju, czerwcu i w lipcu. Jej kwiaty mają bardzo typowy dla tej rodziny kształt, zamknięty z bardzo wydatną tzw. warszką, na której lądują owady zapylające. W przypadku tego gatunku są to najczęściej pszczoły, dla których szałwia jest świetną bazą pokarmową, nawet na tle innych roślin jasnotowatych, które powszechnie uchodzą za rośliny miododajne. Kwiaty mają jasnofioletową barwę. Blaszki liściowe tego gatunku są podłużne i ostro zakończone. Osiągają długość około 8 cm. Szałwia jest powszechnie uprawiana na wielu kontynentach i w wielu strefach klimatycznych. Często na przykład w Polsce, gdzie klimat jest bardziej surowy, jest uprawiana jako roślina jednoroczna, wysiewana na wiosnę i zbierana w lecie oraz na jesień. Cała roślina ma potencjał jako surowiec lekarski, choć najczęściej wykorzystuje się suszone liście. Jej lecznicze właściwości sugeruje już łacińska nazwa, wywodząca się od przymiotnika salvus, co oznacza zdrowy lub cały. Najbardziej znana jest jako środek do płukania gardła przy anginach czy innych problemach z gardłem.
Uznaje się, że ma działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe. Ponadto naparem z szałwii przemywa się często zmiany skórne lub wrzody. Szałwia lekarska zawiera pewne ilości neurotoksycznego tujonu, przez co obecnie już coraz rzadziej stosuje się ją do picia. Zawartość tujonu jest jednak znacznie niższa niż w przypadku omawianego w poprzednim odcinku wrotyczu. W starożytnej Grecji sądzono, że gdy w naczyniu z wodą było zanurzone kilka gałązek szałwii lekarskiej, woda stawała się czystsza i bezpieczniejsza. W antycznym Rzymie z kolei szałwia była zbierana podczas specjalnych ceremonii, w białych szatach i bez użycia metalowych narzędzi, które mogłyby zaszkodzić jej właściwościom. Gatunek ten ma też pewne zastosowanie jako przyprawa, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Hiszpanii. Często wchodzi w skład mieszanek ziół śródziemnomorskich. Aromatyzuje się nią m.in. pieczone warzywa lub desery. W naszej krajowej florze rosną dziko cztery gatunki należące do rodzaju szałwia. Są to kwitnące na fioletowo szałwia łąkowa, szałwia omszona oraz szałwia okręgowa oraz kwitnąca na żółto szałwia lepka. Kształt kwiatów u wszystkich jest bardzo podobny i typowy dla tego rodzaju. Są one zapylane głównie przez pszczoły i trzmiele. W odróżnieniu od Salvia officinalis są to byliny. Tak jak ich bardziej znana kuzynka, w większości dobrze rosną w miejscach suchych, ubogich i bardzo nasłonecznionych, na przykład na murawach kserotermicznych. Choć wyjątkiem jest tutaj szałwia lepka, rosnąca w runie cienistych lasów, często nad brzegami potoków. Gatunki te obecnie nie są już praktycznie stosowane w ziołolecznictwie, choć dawniej, w czasach niedoboru, mogły, zwłaszcza szałwia łąkowa, służyć jako łatwiej dostępny zamiennik tej w cudzysłowie prawdziwej szałwii. Szałwia omszona była też niekiedy stosowana jako środek tamujący krwawienie lub podawano ją wewnętrznie przy tendencji do powtarzających się krwotoków. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli spodobał się Państwu ten materiał, to proszę o komentowanie i rozsyłanie tego materiału swoim znajomym. Jeśli chcą Państwo wesprzeć działanie tego kanału, można to zrobić za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Za każde wsparcie tego projektu oczywiście bardzo dziękuję. Zapraszam też do wysłuchania innych moich opracowań dostępnych na kanale. Pozdrawiam.